To było tak, no była ta, ta Wisia przyszła do nas, od początku ja ją bardzo polubiłem. No wszyscy przyjęliśmy ją jako, tak jak do rodziny, a ona była taka no nieśmiało wystraszone dziecko, no trudno, trudno było oczekiwać czego innego, ale, ale wydaje mi się, że po pewnym czasie zaczęła się dobrze czuć u nas. Potem zjawił się ten sam pan marszałek i powiedział, że czy byśmy nie przyjęli siostry, bo z jakichś powodów, już nie pamiętam dzisiaj z jakich, też ta siostra musiała opuścić klasztor. Zgodziliśmy się, jak już jest jedna, to, to właściwie nie ma różnicy, wie pan, jak się ukrywa, czy się ukrywa jednego Żyda, czy pięciu, to jest ta sama kara. I już ten sam tutaj dobry duch pan marszałek, prawda, wylądowała ta matka u niego, a od niego u nas. Przed kolejną, prawda, propozycją, żeby jak już są dwie dziewczynki, no to niech będzie jej matka. No i tak się stało. Tak się stało i byli, były już we trójkę razem i wtedy te dziewczynki pierwszy raz zobaczyły matkę po rozstaniu się na tej wsi pod Częstochową po ucieczce z getta. Pewnego dnia zapukał do furtki, czy zadzwonił oficer niemiecki. No one oczywiście się wystraszyły, ale tak się dobrze składało, że zarówno matka moja, jak ich matka znały dobrze niemiecki. Także mogły się z nim porozumieć, bo każda wizyta Niemców w czasie okupacji to była jakaś groźba, a zwłaszcza w czasie powstania, które wprawdzie nie na Bielanach, ale parę kilometrów dalej się odbywało. No więc cóż, pan oficer przeprosił, elegancko się zachował, że nachodzi tutaj bez zaproszenia, ale przechodził tutaj parę razy i widział w ogródku dwie kobiety z dziewczynkami i tak mu się zrobiło tęskno za domem, bo on też ma dwie dziewczynki, też ma dom i też ma dom z ogródkiem i tak sobie pomyślał, czy on nie mógłby przyjść tutaj, złożyć wizyty, porozmawiać. No więc panie, no, nie mogły się nie zgodzić. Nie mogły się nie zgodzić. No trudno im było powiedzieć, że wynoś się szwabie. Więc powiedziały, no tak, no proszę bardzo. Zrobiły jakąś herbatkę tam i zaczął przychodzić. Był kilka razy tam u nich. Pokazywał zdjęcia rodzinne, no takie